hej wam wszystkim ludziska, witam bardzo serdecznie na kolejnym materiale na moim skromnym kanale. Jest to oczywiście kolejny materiał z Q&A, a z tej strony mówię do was ja, czyli Grzechu 40. Od razu przechodzę do następnych waszych pytań, cytuję. Co powiesz o wojnie w Afganistanie, oczywiście ZSRR i poziomie jej prowadzenia w porównaniu do dzisiejszego konfliktu na Ukrainie, który jest prowadzony w znacznie gorszy sposób i większym kosztem, a także drugie pytanie tego samego widza. Czy zmienisz swoją opinię o T-25, bo na serii Farming Simulator pominąłeś bardzo wiele istotnych szczegółów i rozwiązań w porównaniu do C-330, takich jak znacznie większa uniwersalność, większe możliwości zmiany szerokości rozstawu kół, trzech wysokości ciągnika zmienianych na zwolnicach, w opcji posiadał nowoczesną i komfortową kabinę, nagrzewnica i wentylator, posiadał rewers, bardzo przydatne, i potem był produkowany z 31,5-konnym silnikiem podkręconym na pompie. Tak, C-330 jest delikatnie silniejszy, ale T-25 ma lepsze zdolności terenowe. I tak, jestem posiadaczem T-25 i mam porównanie z C-330 sąsiada. No fajne pytania, powiem szczerze, takie do pogdybania, jednakże zanim zacznę porównywać same wojny wschodu, to chciałbym dokładnie wyjaśnić, jak wyglądała tak zwana interwencja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Afganistanie. Była to jedna z tak zwanych wojen zastępczych okresu zimnej wojny, co już z gruntu definiuje konflikt jako coś znacznie potężniejszego niż się z początku wydaje. Oficjalnie komuniści wsparli rząd w kraju w walce z partyzanckim ruchem oporu, mujahedinów. Nieoficjalnie, tak samo jak w Wietnamie czy Korei, była to wojna pomiędzy ZSRR a USA o zasoby, o minerały, o strefy wpływów, o kolejne narody ziemi. Słowem, podczas gdy bolszewicy atakowali z jednej, to Amerykanie wysyłali masowo broń i szkolili wojowników z drugiej, nakłaniając dodatkowo do rozpoczęcia tak zwanego masowego dżihadu, czyli świętej wojny przeciwko najeźdźcy. Tak oto działania zbrojne trwały od dnia 25 grudnia 1979 roku do 15 lutego roku 1989, czyli przez 9 długich lat, i jak twierdzą historycy, doprowadziły one w bezpośredni sposób do upadku ZSRR, jego bankructwa i wymuszonego wycofania się z wyścigu zbrojeń. No i faktycznie ciężko się oprzeć wrażeniu, że choć budżet wydawany na wojnę wynosił dla bolszewików około 3% rocznego PKB kraju, to jednak w skali nieomal 10-letniej wojny było to łącznie 100 miliardów dolarów, czyli kapitał, który zdecydowanie miał wpływ na losy całego państwa, a biorąc pod uwagę fakt, że w międzyczasie przytrafił się jeszcze Czernobyl, którego nikt się nie spodziewał, którego nikt nie wkalkulował, który dodatkowo obciążył budżet jeszcze wielokrotnością podobnych kosztów, to państwo stanęło realnie nad krawędzią bankructwa. Jak jednak wyglądała cała wojna? Jak powiedziałem, zaczęła się ona w 1979 roku i była naturalną reperkusją poprzednich niepokojów. Władzę w Afganistanie sprawował dotąd król Zahir Shah, który zmienił ustrój państwa, wprowadzając tak zwaną monarchię konstytucyjną, co oznaczało, że dalej sprawował on władzę, ale dopuścił do głosu także partie polityczne, słowem zaczął cywilizować kraj. Na początku, w roku 1965, wybory wygrali zwolennicy króla, więc nie było specjalnej różnicy. W 1969 teoretycznie podobnie, problem jednak w tym, że do głosu zaczęli dochodzić również lokalni komuniści, którzy choć nieliczni, szybko stali się bardzo głośną grupą w rządzie, a to w połączeniu z suszą przypadającą na lata od 1970 do 1973 spowodowało wielkie niezadowolenie mas ludzkich.
Wiecie, jak wygląda ów schemat, bo powtarzał się on niezliczoną ilość razy na tle różnych narodów Ziemi. Łatwo sterować jest wściekłym człowiekiem, łatwo jest przekierować jego złość, a śmierć głodowa 80 tysięcy obywateli spowodowała ogólną falę wściekłości, która 17 lipca 1973 roku zaowocowała przewrotem i obaleniem króla przez generała Muhammada Duła Hana. No i się zaczęło. Proklamowano republikę z proradzieckim rządem na czele. Jednakże rządem, który nie był za specjalnie zgodny z samą Moskwą, co również warto zaznaczyć. A do tego rządem, który bardzo szybko przestał istnieć, bowiem generał Han szybko zagarnął dla siebie pełnię władzy i stworzył ustrój autorytarny. 27 kwietnia 1978 roku doszło do kolejnego przewrotu, tak zwanej rewolucji sauryjskiej i proklamowania z dniem 30 kwietnia Demokratycznej Republiki Afganistanu na czele z komunistami. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęto gruntowną reformę społeczno-gospodarczą kraju, obalono tradycyjne ideały islamskie, doprowadzono do równouprawnienia kobiet zgodnie z wartościami marksistowskimi, zanegowano obowiązek małżeński i prawa posagowe. Kolejna była reforma rolna, gdzie standardowo, jak przystało na czerwoną zarazę, odebrano majątki ziemskie wielkim właścicielom i je znacjonalizowano. Łącznie było to 665 tysięcy hektarów pól uprawnych, za którą to zmianą poszły także zmiany w administracji i szkolnictwie. Oczywiście cel był jeden – osiągnięcie darmowego systemu szkolnictwa i darmowej opieki zdrowotnej, a w konsekwencji poprawa standardu życia w całym kraju i teoretycznie niektóre postulaty brzmią dobrze po dziś dzień, ale jeśli tylko wiecie, czym jest komunizm, no to zapewne domyślacie się, iż w terenie wyglądało to znacznie gorzej. Zresztą dokładnie tak samo jak w ZSRR, dlatego też reformy ostatecznie doprowadziły do wojny domowej, bo ludzie byli niezadowoleni. W marcu 1979 roku doszło do tak zwanej masakry w wiosce Kerala, gdzie siły rządowe postanowiły brutalnie spacyfikować wszystkich opornych mieszkańców, łącznie 1700 ludzi, w tym kobiety, dzieci, starców, których ciała usypane w stosy, były spychane buldożerami do ziemi. To wydarzenie stało się głównym punktem zapalnym dla całego narodu, który otwarcie wystąpił przeciwko wojsku na czele z ideałami powrotu do wartości czysto islamskich, bo tak, religia i fanatyzm w nią wpisany były prochem strzelniczym owej wojny. Los tak chciał, że wojsko szybko utraciło kontrolę nad miastem Herat, na skutek czego wysłało oficjalną prośbę do bratniego ZSRR o pomoc w walkach, zaś Związek Radziecki, no cóż, dla niego była to idealna sytuacja, wręcz woda na młyn. Kraj w końcu przygotowywał się od całych dziesięcioleci do ogólnoświatowego konfliktu, więc mógł on obecnie użyć nadmiaru broni rdzewiejącej w magazynach do wojny na południu, oswobodzić kolejny naród z okowów imperialistycznego kapitalizmu i zyskać sojusznika, który będzie miał dług wdzięczności w Moskwie. Sprawa wydawała się prosta. Wojna miała wygrać się sama, bo rękami afgańskich wojowników i być bezproblemowa. No cóż, nie była. Najpierw radzieckie migi zbombardowały miasto Herat, uśmiercając w ten sposób 25 tysięcy cywili. Sytuacja w mieście została opanowana, ale ogromna skala mordów dała odwrotny efekt do zakładanego. Atak potraktowano bowiem jako najazd obcego, nieislamskiego mocarstwa, co już w ogóle spowodowało, że pół narodu wzięło za karabiny, aby walczyć o swoje w ramach dżihadu. Tak oto konflikt szybko eskalował. Do grudnia 1979 roku interwencji Związku Radzieckiego było już łącznie 20, przy czym jako, że w niczym one nie pomogły, postanowiono wysłać do Afganistanu ogromne zapasy militariów dla opresyjnej armii. Jeszcze armii afgańskiej było to 140 dział i moździerzy, 90 pojazdów opancerzonych, 48 tysięcy sztuk broni
broni palnej, 1000 granatników, 680 bomb lotniczych, 100 zbiorników z napalmem i 150 skrzyń z mniejszymi bombami. Co ciekawe i o czym wiedzą nieliczni, władze Afganistanu poprosiły także o dostarczenie helikopterów i broni chemicznej, ale na tym etapie wojny odmówiono. Nie zmienia to faktu, że oręż umożliwił utopienie kraju we krwi. I to w sensie dosłownym. Rozpoczęto gruntowną wojnę przeciwko szyizmowi, mordując kapłanów, paląc Koran i meczety. Wybudowano serię obozów koncentracyjnych, w których zamordowano w brutalny sposób 100 tysięcy ludzi. Kolejne 500 000 cywili uciekło za granicę w obawie przed utratą życia. Ale fanatyzm nie poddaje się takim argumentom, dlatego władze doszły do wniosku, że obrany kierunek jest błędny, bo nic on nie dał. Mujahedini dalej chcieli walczyć, więc trzeba było się pogodzić z narodem. Skoro nie udało się w prawo, trzeba było iść w lewo, spróbować innego rozwiązania. Tak oto 14 września 1979 roku dotychczasowi przywódcy Afganistanu zostali wezwani do Moskwy na naradę wojskową, na której zostali uduszeni. W tym samym czasie w kraju przeprowadzono czystkę wewnątrzpartyjną, z której pozostawiono przy życiu jedynie zwolenników miękkiego podejścia. Do władzy doszedł niejaki Hafizullah Armin, który z miejsca nakazał odbudować spalone meczety, rozdać ludziom Korany i wypłacić odszkodowania za wyrządzone krzywdy. Zapewnił on także, że państwo nie będzie mieszało się w kwestie wiary, więc na papierze wszystko wydawało się normować. Partia opublikowała również listy przestępstw poprzedniego kierownictwa, zaś sam dyktator obiecał powrót do ustroju demokratycznego, a tym samym zmniejszenie wpływów ZSRR w kraju. Jak sami rozumiecie, bolszewikom się to nie spodobało, dlatego też w nocy z 24 na 25 grudnia 1979 roku wojska powietrzno-desantowe Sowieckiego Sojuza wkroczyły do Afganistanu i opanowały lotniska w Kabulu, a także w Bagramie. No i się zaczęło. W pierwszej kolejności była to operacja Sztorm 333, mająca na celu pozbycie się niewygodnego dyktatora i usytuowanie na stanowisku bardziej odpowiedzialnej osoby. To akurat się udało. Armin został błyskawicznie uśmiercony, a na jego miejsce wybrano agenta KGB Babraka Karmala. Cały atak został ustylizowany na wewnętrzny przewrót afgańskich bojowników. Radzieckie oddziały działały w przebraniu islamistów, aby nikt ponownie nie mógł odwołać się do ideałów religijnych, jakoby to obce cesarstwo dokonywało najazdu. Ale jednocześnie owo obce mocarstwo tego najazdu dokonało, dlatego że Karmal jako nowa głowa państwa momentalnie podpisał prośbę o bratnią pomoc i zezwolenie na legalne przekroczenie granic dla armii radzieckiej. Tak naprawdę była to jedna wielka mistyfikacja, a dokumenty zostały podpisane jeszcze przed całą operacją na terytorium ZSRR. Faktem jest jednak to, że po owym zdarzeniu zalano kraj mrowiem sowieckiej armii. W założeniu realizowano taktykę kopiującą niemiecki Blitzkrieg z okresu II wojny światowej, czyli wojnę błyskawiczną, i dowództwo spodziewało się bliźniaczych efektów swoich działań. Mimo to, no, po pierwsze, Blitzkrieg działał w Europie w klimacie umiarkowanym, przy naszej cywilizacji, gdzie tereny nie dawały takiej ochrony dla bojowników. Afganistan zaś był bardzo wyludniony i niezwykle górzysty, przez co oddziały partyzantki wspierane przez amerykańską armię mogły się bronić całe dziesięciolecia. Po drugie, w Europie nie było tyle broni, więc cywile nie mieli takiego potencjału oporu. Po trzecie, w Europie skupiska ludzkie były większe, więc wystarczyło je opanować. Wojsko przeciwnika również było twardo zdefiniowane. Wiedzieliśmy, gdzie ono się znajduje. Po czwarte, tutaj dochodził słynny fanatyzm religijny, bowiem zmasowany atak obcego ateistycznego mocarstwa już idealnie pasował do założeń dżihadu, czyli wojny
winy za wiarę. Słowem, radziecka wojna błyskawiczna spaliła na Panewce. Najpierw przeflankowano na południe około 10 tysięcy żołnierzy, potem 50 tysięcy, w końcu stało się to 100-tysięczną armią, aby w kulminacyjnych latach stacjonowało na południu nawet 200 tysięcy ludzi. Mimo to armia nie potrafiła zająć tak wielkiego górzystego terenu, przez co nigdy nie kontrolowano nawet połowy powierzchni kraju. Wojska skupiły się na największych miejscowościach i zagłębiach wydobywczych, bowiem przez cały okres okupacji wszystko, co wykopano, zrafinowano i przetworzono w Afganistanie, było wysyłane za darmo do ZSRR. Słowem, drenowano kraj niczym pasożyt swojego nosiciela. Tak oto cała wojna podzielona została na trzy etapy. Etap pierwszy, przypadający na lata od 1979 do 1982, to zajęcie najistotniejszych regionów kraju, czyli eskalacja konfliktu. Etap drugi, trwający do roku 1986, to wojna totalna, w której dopuszczano się wszelkich możliwych zbrodni wojennych. No i etap trzeci, od 1986 do 1989, kiedy Moskwa uświadomiła sobie, że wojna jest nie do wygrania, bo wymagałaby zaabsorbowania nieproporcjonalnie wielkich nakładów, więc powoli etapami wycofywano się z kraju. Przy czym, co też warto zaznaczyć, słowo wycofywano należy wziąć w delikatny cudzysłów, bowiem tak samo jak w przypadku Ameryki, przybrało to bardziej miano panicznej ucieczki, gdzie ostatnie oddziały dosłownie walczyły o życie, pozostawione samym sobie, wyrębując sobie drogę do granicy. Po prostu własnymi karabinami. Ogółem, choć nowo ustanowiony rząd komunistyczny został utrzymany po wycofaniu się Związku Radzieckiego, to upadł po zaledwie 3 latach. Notabene nie przymierzając tak samo jak rząd proamerykański w XXI wieku. Po prostu w tym kraju nie da się prowadzić czysto europejskiej wojny, bo wróg może się ukryć w dowolnym miejscu. Topografia Afganistanu na to pozwala. Zaś niewielkie wioski otoczone górami nie dają potencjału obrony. Zresztą też nie da się zabezpieczać ich wszystkich naraz, bo to jest zbyt rozdrobniona populacja. A pamiętajmy, że w trakcie interwencji radzieckiej Ameryka naprawdę mocno maczała w tym wszystkim palce. Powołano specjalne fundusze sponsorujące fundamentalistów i bojowników za wiarę. Dostarczono broń, zapasy żywności, lekarstwa, organizowano szkolenia, również te za granicą. Nakłaniano okoliczne państwa islamskie do zaangażowania się w walki. Obecnie szacuje się, że Ameryka przeszkoliła w tym okresie i wyposażyła 35 tysięcy bojowników na terenie państw ościennych, które zostały zebrane z 43 państw świata na wojnę w Afganie, przez co pod koniec 1988 roku mujahedinów było już praktycznie 200 tysięcy i nierzadko dorównywali oni Armii Czerwonej w przeszkoleniu, a czasem nawet sprzęcie. Do tego znali okoliczne tereny i mieli wsparcie lokalnej ludności nie tylko dlatego, że oni z niej pochodzili, ale również ze względu na swoje metody, bowiem jeżeli ktoś nie wspierał mujahedinów, to mujahedini mordowali całą wioskę i wszystkie wioski o tym doskonale wiedziały. Ostatecznie wojna zakończyła się po 9 latach śmiercią 1,5 miliona ludzi, z których 90% to byli cywile, zranieniem kolejnych 4 milionów osób, zaś dla ZSRR skończyła się ona kompromitacją, zadłużeniem, utratą stref wpływów i wizerunku jako państwa stojącego po słusznej stronie światła, tudzież mocy. O ile wcześniej narody komunistyczne utrzymywały, że blok wschodni się jedynie broni przed tą krwiożerczą Ameryką, o tyle w Afganistanie, no cóż,
Afganistan bezpośrednio unaocznił, że to oni działają imperialistycznie i dominują obce ludy. Bo widać było, że ten Afganistan sam się zjednoczył i walczy ze Związkiem Radzieckim, co znalazło także swój wydźwięk wśród samych kombatantów, gdzie ci, co pamiętali II wojnę światową, byli obdarzani w Sowieckim Sojuszu czcią i szacunkiem społecznym, zaś ci, co wrócili z Afganistanu, byli traktowani lekko z pogardą. Ogółem Związek Radziecki stracił 100 miliardów dolarów, 118 samolotów, 333 helikoptery, 147 czołgów, 1314 transporterów opancerzonych, 433 działa i moździerze, 1138 zestawów radiowych, 510 pojazdów inżynieryjnych, 11369 ciężarówek oraz cystern, a ilu zginęło wojskowych? No cóż, ciężko powiedzieć, bowiem partia starała się zataić wielkie straty własne. W tamtym okresie oficjalnie podawano opinii publicznej, że było to około 10 tysięcy ludzi. Nieoficjalnie było to nawet 30 tysięcy martwych i kolejne 54 tysiące rannych, choć wielu zmarło nie na skutek walk, a na przykład pijaństwa, chorób, upałów oraz ogromnej plagi narkomanii, która nie tylko nie była hamowana przez dowództwo na froncie, ale wręcz przez nie podsycana, wierząc, że branie narkotyków poprawi morale, zwiększy odwagę w walce. Ty z kolei pytałeś o to, dlaczego straty są tak duże na Ukrainie w porównaniu do Afganu i z czego wynika odmienna taktyka. No cóż, z wielu czynników. To nie jest łatwy temat, to nie jest temat, na który można odpowiedzieć kilkoma zdaniami, mimo wszystko spróbuję. Po pierwsze, to inna skala konfliktu i siły wroga także są o wiele większe, gdzie na Ukrainie walczy od połowy miliona do nawet 1 miliona ludzi pod bronią. Po drugie, mujahedini byli wspierani przez USA, przez Pakistan, Iran i kilka innych krajów, podczas gdy Ukrainę wspiera pół kuli ziemskiej. Islamiści nie mieli Abramsów, islamiści nie mieli F-16, nie posiadali precyzyjnych rakiet dalekiego zasięgu czy wyrzutni HIMARS. Po trzecie, Kijów wspierany jest także operacyjnie i taktycznie przez wywiad amerykański. Amerykanie sami przekazują koordynaty do ataku i zdjęcia satelitarne na front. I co najważniejsze, po czwarte, Rosja nie ma za grosz poszanowania dla prostych ludzi. W Afganistanie też go nie posiadano, ale Armia Czerwona wyręczała się lokalnymi oddziałami Państwowego Wojska Afgańskiego. Inna kwestia, że tam front nie był taki spójny, nie był taki oficjalny. To były walki podjazdowe, przybierające mniejszą skalę. Tutaj nie ma kim się wyręczyć, trzeba słać swoich. Jedni są mało warci i tak są postrzegani, bo to w końcu Kitajce z dalekiej Syberii. I taki mały off-top, ludzie ze środkowej Syberii są traktowani o wiele gorzej na wschodzie niż europejscy Rosjanie. To taki ich wewnętrzny rasizm. O czym sam miałem okazję się przekonać, kiedy byłem w Moskwie, gdy naszym kierowcą Ubera był właśnie mieszkaniec środkowej Syberii, który wyjechał na zachód za pracą i żalił nam się, że tak naprawdę podobni jemu ludzie to w Moskwie mogą liczyć tylko na najgorsze, najbardziej śmierdzące zawody. No ale abstrahując od tego, podobny zasób ludzki jest w Federacji Rosyjskiej postrzegany jako ten mniej wartościowy. Choćby z tego prostego powodu, że tacy mieszkańcy środkowej Syberii wypracowują bardzo mizerne PKB. Do tego również dochodzą byli więźniowie albo po prostu patologia. Sam Władimir Putin zbagatelizował również całą wojnę i spodziewał się blitzkriegu, z którego ponownie nic nie wyszło, bo blitzkrieg działa, ale w momencie, kiedy jest odpowiednio zaplanowany, kiedy wszystko jest dopięte na ostatni guzik, wbrew pozorom, to nie jest taka prosta mechanika, że wystarczy huzia na juzia szybko wjechać na teren obcego mocarstwa i jechać, za przeproszeniem, pełną pytą przed siebie autostradą. Tak to nie wygląda. Trzeba wiedzieć, gdzie się zatrzymać, przy których kompleksach, co obstawić, jakie miejscówki obdarzyć szczególną uwagą, gdzie wysłać wojska powietrzno-desantowe, jak kooperować oddziałami na tym froncie, żeby ich działania się zazębiały. Federacja Rosyjska tego nie zrobiła.
Prawdopodobnie na skutek przerostu własnego ego ci ludzie sami uwierzyli w to, że są tak potężni, jak to ich własna propaganda mówi, więc nie trzeba się starać. Dlatego też w momencie, kiedy pierwsze wojska powietrzno-desantowe zaszturmowały szybkim, zdecydowanym, wyprzedzającym uderzeniem na kluczowe placówki ukraińskie, na przykład na ich lotniska, potem się okazało, że te oddziały nie miały żadnego wsparcia i zostały po czasie wystrzelane przez stronę ukraińską. Dopiero potem przybyło właściwe wojsko Federacji Rosyjskiej. Tak nie prowadzi się wojen. To dlatego Rosja się tak skompromitowała, wysyłając słynny konwój rozciągnięty na 70 km. Konwój ciężkiego sprzętu, który ospale, mozolnie, z trudem, w pocie i znoju sunął przed siebie na Kijów, tylko po to, żeby po dojechaniu na miejsce odwrócić się napięcie i wrócić na poprzednie pozycje. Takich rzeczy na wojnie się nie robi. Tam nie było odpowiedniego planowania. Skoro oni uznali, że nie mogą oblegać Kijowa, to znaczyło, że nie powinni w ogóle na ten Kijów jechać. W każdym razie z Blitzkriegu nic nie wyszło. Ostatecznie, no, spodziewano się, zakładano, że musi z niego coś wyjść. Nie brano pod uwagę tego aspektu, że może się to potoczyć inaczej. Federacja Rosyjska nie była przygotowana na przeciągający się długotrwały konflikt zbrojny. Nie było dostatecznie dużo przeszkolonych, wyekwipowanych ludzi na taki konflikt, na utwierdzony front, więc na ten front zaczęły trafiać osoby ledwo zaznajomione z karabinem. Co również przekłada się na wielkie straty. To wszystko, o czym powiedziałem do tej pory, można spiąć klamrą spójnej sentencji niedocenienie przeciwnika, prawda? Inna kwestia, że również to samo niedocenienie, brak odpowiedniego przygotowania i zaplanowania było widoczne w dokumentach państwowych, które ostatecznie ujrzały światło dzienne. Już do końca nie pamiętam, kiedy, bodajże chyba pod koniec 2023 roku, jakoś tak, albo na początku 2024, ale chyba pod koniec 2023, kiedy to wypłynęły oficjalne prognozy owego konfliktu sporządzane przez rosyjskie SBU. W dokumentach zapisano, że opór społeczny będzie minimalny i że praktycznie masy ludzkie wyjdą z kwiatami na ulicę witać armię rosyjską niczym Piłsudczyków w Warszawie. A z tego co wiemy, nie miało to żadnego przełożenia na realny świat. Owe prognozy były sporządzane na bazie opinii publicznej wschodnich regionów Ukrainy, ale wschodnie regiony takie jak Ługańsk, Donbas, Donieck i tym podobne to nie cała Ukraina, więc po raz kolejny zbagatelizowano tę sprawę. Kolejna kwestia to podejście jak rodem z okresu II wojny światowej, bo musimy zdawać sobie z tego sprawę, że czy to wcześniej Związek Radziecki, czy jeszcze wcześniej Rosja Carska, czy też być może współcześnie Federacja Rosyjska, to jest naród, któremu towarzyszy odwieczna historia prowadzenia wojen przy gigantycznych stratach własnych. Tak było zawsze, więc wojna na Ukrainie to nie jest odstępstwo od reguły, że u nich tak to wygląda, że oni takie wielkie te straty mają, ale wręcz przeciwnie owej reguły wyznacznik. Więc zaczęto odnosić się do tego, co Rosjanie dobrze znali, czyli do II wojny światowej, która w końcu została zwyciężona przy wielkich stratach własnych, ale została zwyciężona. W sumie taktyka oparta o fale piechoty słane zaporowo naprzód pod pozycję wroga, którą to taktykę Amerykanie nazwali atakami mięsnymi, z czego to wynika? Z bezsilności. Z jednej strony Kreml chciał za wszelką cenę przyspieszyć swoje zwycięstwa, odcinając pomoc z Zachodu, która wydawałoby się, że będzie nieograniczona i będzie tylko przyrastać. Teraz już wiemy, że tak nie jest. I ukazując potęgę rzekomo drugiej armii świata, bo tak się ona tytułowała przed ową wojną. Z drugiej strony nie było jak tego dokonać, bo Ukraińcy się okopali, bo byli dobrze umocnieni. Czegoś takiego się łatwo nie przeskoczy, trzeba się do tego przyłożyć, więc sfrustrowani dowódcy poczęli wysyłać do przodu po prostu to, co mieli w nadmiarze, czyli ludzi. Myślę, że wysokie straty wynikają po prostu z tego, że sobie je wkalkulowano,
To znaczy, to nie jest wypadek przy pracy, ale realizowanie konkretnego planu. W końcu na wschodzie śmierć milionów to statystyka. Brakuje wysokich technologii z uwagi na sankcje gospodarcze, które uderzają w krajową produkcję militarną, która mogłaby nadrobić owe straty. A obywateli zawsze będzie przecież w nadmiarze, bo nawet jeżeli zginąłby, a niech stracę milion ludzi, to dalej w kraju pozostanie 145 milionów. Więc nie będzie to dostrzegalne aż tak mocno dla gospodarki. Ważniejsze dla Kremla jest zdobycie terenów, zagłębi surowcowych, ziem uprawnych, miast i poszerzenie kraju, a także ideologiczna propaganda zwycięskiego narodu. Dowódcy także mają inne motywacje na froncie niż ci na zachodzie, bowiem w Rosji, jeśli nie wykonasz planu, dostaniesz naganę, a potem, no cóż, możesz zostać zdegradowany i samemu iść pod CKM-y przeciwnika. Albo iść do więzienia, zostanie ci postawiony akt oskarżenia, na przykład za sabotaż, na przykład za współpracę z wrogiem, ewentualnie defraudację kapitału wojskowego. I wszystkie te scenariusze widzieliśmy w trakcie obecnej wojny. Przypominam o kierownictwie wojskowym z czasów panowania ministra obrony kraju, Siergieja Szojgu, gdzie praktycznie cały ten konglomerat przywódczy został postawiony w akt oskarżenia, są procesy sądowe, są zwolnienia, są dymisje, są oczywiście wtrącenia do więzień. Przypadek to nie jest. Z kolei alternatywnie, jeżeli ty jako dowódca swoim działaniem doprowadzisz do wielkich strat, nikt ci za to złego słowa nie powie, jeśli tylko będą efekty i zdobędziesz kolejną osadę, wszystko zostanie zamiecione pod dywan, wręcz przeciwnie, jeszcze dostaniesz awans, pochwałę, medal, premię. Tak działa Rosja. To dokładnie tak samo jak z masakrami w Buczy. Normalnie za zbrodnie wojenne w zdrowym narodzie dostalibyśmy naganę, zostali postawieni również przed sądem wojskowym i tak dalej, cała ta machina zaczęłaby działać. U nich ludzie dostali pochwałę. Ludzie dostali ordery na paradzie wojskowej. Największe bestie, które najbardziej bezwzględnie mordowały cywili ukraińskich, siedziały obok Władimira Putina na najbardziej wyeksponowanych stanowiskach na Placu Czerwonym. Taka mentalność podbudowana dekadami terroru i bagatelizowania roli jednostki. Taka mentalność owego narodu. Słowem, gdyby Rosja chciała ograniczyć straty własne, mogłaby to zrobić, ale obecnie byłoby to postrzegane za nieopłacalne. Oczywiście do całego tematu dochodzi jeszcze masa innych czynników, o których tutaj nie wspomniałem. O bieżącym wątku można całą książkę napisać i jeszcze go nie wyczerpać. Ja jednak nie mam podobnej możliwości, więc skupiam się na najistotniejszych zagadnieniach. Putin po prostu wie, że obecna wojna ma ograniczony czas, bo ma z jednej strony opinią publiczną rodaków, z drugiej strony pomocą z Zachodu, z trzeciej strony możliwymi zmianami we władzach amerykańskich, czwartej naciskami międzynarodowymi, z piątej sankcjami i kondycją własnej gospodarki. Więc jego jako dyktatora interesuje jedno, co zrobić, żeby maksymalnie przyspieszyć zdobycze terytorialne, zanim podpisany zostanie potencjalny pokój, a że ktoś umrze, no to za problem. Umrze, to się spłodzi nowego, to tylko człowiek, ludzie się cały czas rodzą. W takim obliczu straty nie są aż tak istotne właśnie z tego powodu, że ludzie cały czas się rodzą. Natomiast wygrane wojny i zdobycze terytorialne nie zdarzają się tak często i bywają zapisane na kartach historii po wsze czasy. A jeżeli chodzi o twoje drugie pytanie odnośnie traktorów, powiem tak, ogólnie wiele z tych rzeczy, o których pisałeś, jak najbardziej jest mi znana. Wiem, że tak zwany Władimirec miał możliwość zmiany rozstawu kół i wysokości zawieszenia. Do tego palił mniej ropy naftowej od tak zwanego ciapka, czyli Ursusa C-330. Miał więcej przełożeń, co także jest istotne w rolnictwie i co najważniejsze, jak słusznie wykoncypowałeś, posiadał kabinę. Twoim zdaniem bardzo komfortową, z nawiewami i bajerami. No,
Sam bym z tym komfortem może aż tak mocno nie przesadzał, w końcu to produkcja ZSRR, ale jednak w latach 70. ludzie cieszyli się z czegokolwiek, mimo to jest to ogromna przewaga nad Ursusem, bo ten fabrycznie w ogóle nie posiadał kabiny. Niewielu ludzi o tym wie, że te wszystkie polskie ciapki jeżdżące z zadaszeniem po naszych wsiach były albo samoróbkami, albo też przeróbkami organizowanymi dopiero po procesie produkcji. Nierzadko przez zupełnie inne przedsiębiorstwa, najczęściej do Ursusa C330 montowano po prostu kabinę z potężniejszego modelu C360, co wyglądało dosyć groteskowo. Jednakże oryginalnie C330 zawsze wyjeżdżał z fabryki w nadwoziu cabrio. Mimo to nie zamierzam ferować wyroków, który traktor jest lepszy, który gorszy, bo w tym po prostu nie siedzę. Jedyne co mogę powiedzieć, to zacytować książki. Nie jestem rolnikiem, nie jeżdżę traktorami, nie mam porównania, a wiem, że ciapek również miał kilka przewag, o których ty nie wspomniałeś. W serii z Farminga po prostu oczerniłem Wladimirca, bo nie podoba mi się ten traktor z wyglądu. No ale to samo można powiedzieć o wszystkich małych i słabych ciągnikach rolniczych. Mają one nieproporcjonalne kabiny względem reszty korpusu. C330 także wygląda dla mnie dziwnie, więc gdybym sam w okresie PRL-u miał kupić traktor, z pewnością celowałbym już w 60. Teoretycznie wiem, że byłaby ona w tamtych czasach o 1/3 droższa, no ale jednak naprawdę wolałbym się już wykosztować, żeby mieć coś, co wygląda i coś, co pracuje, coś, co może i spala więcej ropy, ale także ma jakikolwiek zapas mocy, no bo w tamtych czasach ciągnik zazwyczaj był jeden i wykonywał wszystkie prace na gospodarstwie, więc tej mocy nigdy nie było za wiele. Tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Myślę, był dosyć ciekawy. Co prawda znowu tylko dwa pytania, no ale bywało gorzej. Bywało tak, że na dwóch materiałach odpowiadałem tylko na jedno. Jeżeli Wam się podobało, nie zapominajcie o łapkach, pamiętajcie o Patronite, o subskrypcjach, wyświetleniach, komentarzach i o wszystkim innym. Serdecznie dziękuję za każde, nawet najmniejsze wsparcie pojedynczą złotóweczką, bo bardzo dużo ona zmienia i każdą tym podobną doceniam. Hej ludziska, cześć!